Partnerem kanału jest Ceneo.pl, największa porównywarka cen sprzętu, a aktualną cenę znajdziecie w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do recenzji LG Xcam. Oczywiście nie jest to urządzenie dużo słabsze od LG G5, bo to jest inny produkt, natomiast czerpie garściami, jeżeli chodzi o aparat, chociaż nie wypada to oczywiście tak samo dobrze jak w przypadku LG G5. Czy warto w takim razie zaopatrzyć się w takie oto urządzenie? Zapraszam do recenzji. Zaczynamy od wyglądu i specyfikacji urządzenia i mamy tutaj ekran 5,2 cala, IPS LCD 1920x1080 pikseli, czyli Full HD, wygląda to naprawdę bardzo dobrze, powyżej 420 pikseli na cal. Nie mamy niestety informacji o tym, jakie mamy tutaj szkło w tym urządzeniu na przodzie, które po prostu chroni nasz ekran. Warto natomiast wspomnieć, że sercem urządzenia jest MediaTek 8-rdzeniowy MT6753, 1,3 GHz, dobrze go znamy oczywiście. Mali te 722 GB pamięci RAM, 16 GB wbudowanych w to urządzenie i bateria 2500 mAh. Bateria faktycznie działa całkiem nieźle. Tutaj udało się wykręcić taki SOT około 4 godzin 4.20. To jest, wydaje mi się, naprawdę bardzo w porządku, jak na 2500, bo ta bateria faktycznie nie jest zbyt duża, a mamy ekran tutaj Full HD, więc wypada to całkiem przyzwoicie. Z tyłu, jak widzimy, dwa aparaty 13 megapikseli i 5 megapikseli, oba ze światłem 2.0. Jeden jest zwykły, drugi szerokokątny, ten mniejszy 5-megapikselowy o kącie 120 stopni. O nim powiemy sobie troszkę później. Z przodu 8 megapikseli do selfie, które wypada również całkiem przyzwoicie. Przejdźmy w takim razie do wyglądu. Urządzenie całkowicie jest zrobione z plastiku, tutaj nie ma się co oszukiwać. Przód jest bardzo ładny. Trochę miejsca zmarnowano na dole i to logo jest takie rozciągnięte, natomiast warto wspomnieć o tym, że to urządzenie jest tak bardzo ładnie zakrzywione, jeżeli chodzi o dół, jak i o górę. Wygląda to bardzo fajnie. Plastik, tak jak wspomniałem, ramki niestety są dość grube. Jak widzimy też, moje urządzenie testowe niestety przyszło już takie trochę pobijane, więc nie sądzę, żeby z tą trwałością było jakoś super dobrze, natomiast sam przód, no jak wiele osób powiedziało, wygląda trochę jak wcześniejsze modele Samsunga plastikowe, natomiast wygląda to naprawdę bardzo przyzwoicie. Ważna informacja natomiast jest taka, że niestety tego urządzenia nie otwieramy. To jest plastik, tutaj mamy złącze do ładowania micro USB 2.0, które tak kończy się jakby tutaj bezpośrednio przy tej klapce. To nie jest klapka, warto wspomnieć o tym, no słyszałem o tym, że niektórzy już wyrywali te klapki, bo myśleli, że można otworzyć to urządzenie. Tutaj mamy miejsce na naszą tackę, gdzie mamy nanoslim microSD do 256 GB, przyciski głośności po lewej stronie, całkiem nieźle spasowane jak na plastikowe przyciski. Warto wspomnieć o przycisku zasilającym, który mamy po prawej stronie i tak naprawdę to tyle. Te elementy takie plastikowe oczywiście, nie podobają mi się specjalnie, wolałbym, żeby ta ramka wyglądała w całości w ten sposób. Natomiast samo urządzenie jest naprawdę bardzo cienkie, 6,9 mm i to warto gdzieś podkreślić, że po prostu no, wypada to całkiem fajnie, urządzenie przyjemnie leży w dłoni. Przejdźmy sobie do tego, co mamy w samym naszym urządzeniu. Oczywiście podwójne tapnięcie, żeby sobie wybudzić smartfon, również jest możliwość podwójnego tapnięcia, żeby sobie wygasić. Na ekranie mamy kilka tych stylów blokad. Mamy tutaj dostęp do kilku aplikacji, warto o tym wspomnieć, ten efekt odblokowania takiej wody, sody jest najfajniejszy, wydaje mi się. Warto wspomnieć również o tym, że nie wiem, czy pamiętacie moją recenzję LG G5, tam nie mieliśmy szufladki z aplikacjami, z menu aplikacji, tu oczywiście jest możliwość tego przywrócenia, już takie w G5 później się pojawiło, natomiast domyślnie jest tutaj właśnie bez menu aplikacji, wszystko wrzucone bezpośrednio na kolejne pulpity. Z tych najważniejszych aplikacji, które tutaj mamy, no jest tego troszkę, bo faktycznie w tych narzędziach oprócz radia, tam jakichś zadań, kalkulator, mamy tutaj również kilka aplikacji LG. Jest również specjalna zakładka, gdzie mamy aktualizowane aplikacje LG, warto o tym wspomnieć. Jest również Quick Memo, do którego mamy dostęp bezpośrednio z paska, to za chwilę Wam pokażę. No tutaj właściwie możemy dodawać zdjęcia, dodawać rysunki, możemy sobie rysować, zmieniać kolorki, no taki notatnik do rysowania, fajnie, że to jest. Uważam, że to jest całkiem przydatna funkcja, biorąc pod uwagę właśnie takie urządzenie, ale na ogół w LG pojawiają się właśnie takie elementy, o których teraz wspominam. Warto również wspomnieć o specjalnej zakładce odinstalowana aplikacje. Jeżeli coś przez przypadek odinstalujemy, no to możemy do tego szybko wrócić, nie musimy szukać tego gdzieś tam w Google Play, natomiast wszystkie i tak dane nam się usuwają. Przejdźmy sobie do tego, jak wygląda pasek powiadomień. Jedna rzecz jest taka, że właśnie, zawsze ta część również nam się tutaj ściąga bezpośrednio razem z powiadomieniami. Musimy sobie to cofnąć, jeżeli chcemy przeglądnąć dłuższą listę powiadomień. Mamy oczywiście tą funkcję capture, czyli po prostu robi nam zdjęcie.
A, nie włączyło się. On robi nam zdjęcie po prostu i możemy sobie od razu na tym narysować, dodawać jakieś elementy, zapisywać gdzieś tam w galerii, jeżeli chcemy otworzyć sobie to później. Jest taka możliwość. Poszczególne elementy, o których wcześniej mówiłem, jest również latarka, możemy sobie edytować te skróty. Ich jest tutaj no, niezbyt dużo, przyznam szczerze. Ważne, że dla mnie na przykład nie przeszkadza, jest również odwrócone kolory, czy tryb do czytania, który znajduje się gdzieś tutaj głębiej w ustawieniach, zaraz Wam to pokażę. W sieci nie ma nic specjalnie ciekawego, właściwie takie podstawowe rzeczy w dźwięku i powiadomieniach. Fajnie, że można osobne dźwięki przypisywać do kontaktów, jest to osobna zakładka do tego, wibracje możemy sobie również zmieniać, jest kilka trybów. Tryb nie przeszkadzać, efekt blokady, czy mają się pojawiać wszystkie powiadomienia, dioda LED, tutaj również możemy zmieniać sobie, no, które kolory, znaczy kolorów nie możemy zmieniać niestety, natomiast możemy zmieniać gdzie, w jakich przypadkach ma się zaświecić nasza dioda, jeżeli chcemy. Ekran główny możemy oczywiście zmienić sobie na ten taki tryb prosty, jeżeli chcemy, Easy Home. I jest również to miejsce, o którym mówiłem, czyli z szufladą na aplikację, w tym miejscu możemy sobie to włączyć. Efekt slajdów, efekt blokady, są również motywy, zmiana siatki, tam jak widzieliście ekran blokady, tutaj za dużo nie ma, tutaj możemy oczywiście te efekty zmienić, które są, jak widzicie one są pokazane, tutaj ładnie podświetlone. Jest również możliwość tutaj zmieniania domowych przycisków i to jest jak najbardziej w porządku. Kombinacja, oprócz trzech standardowych, dodatkowo możemy sobie dorzucić dwa. Tutaj ten Q-Slide możemy sobie dorzucić i Capture chyba jeszcze, tak? Tak, możemy do 5 maksymalnie możemy dorzucić, możemy sobie to konfigurować w jaki sposób chcemy. Teraz zrobił mi się bałagan. Natomiast możemy zmieniać również kolorystykę na białą, czarną, nie ma takiego jakby przezroczystego, co często gdzieś tam możemy spotykać. Tutaj warto wspomnieć o tym, że jest jasność automatyczna, ona działa całkiem nieźle. Tryb czytania, czy eliminacja niebieskich kolorów, możemy to również sobie dopasować w tamtym miejscu. Kolejne elementy, o których warto tutaj wspomnieć, no z tych 16 GB 998 mamy dostępne dla nas, resztę system zabiera. 256, pamiętajmy o microSD. W pamięci RAM, no tak 500 na ogół będzie tutaj pamięci, jeżeli będziemy intensywnie używać urządzenia. Większość rzeczy no, działa w miarę sprawnie, czasami tego RAMu zabraknie. W baterii oczywiście mamy możliwość tutaj oszczędzania, jest automatyczne oszczędzanie od 15%. Optymalizacja gier, nie wiem, to jest obniżenie chyba rozdzielczości, natomiast nie zauważyłem, żeby ta jakość była jakoś tam dramatycznie niższa, więc nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Przejdźmy w takim razie sobie do tego, jak urządzenie działa. Działa naprawdę bardzo ok. Może wykasujemy sobie te wszystkie aplikacje, żeby nam to nie przeszkadzało. Oczywiście możemy jednym przyciskiem usunąć sobie wszystkie. Nie jest to jakiś demon prędkości, mieliśmy urządzenia z tą specyfikacją już gdzieś na kanale. To działa ok, nie ma jakiejś tam dramaturgii. Fajnie się odpalają te aplikacje, wydaje mi się, że do takiego codziennego użytkowania będzie jak najbardziej w porządku. Natomiast warto wspomnieć o tym, że nie mamy tutaj takiej płynności jak w większości przypadków urządzeń. No będzie gdzieś tam brakowało troszkę nam tej mocy obliczeniowej, niestety w tym przypadku. Natomiast strony internetowe się ładują, te mobilne no to właściwie na każdym urządzeniu. Natomiast zdarza się, że niestety no to urządzenie potrafi zamulić. Potrafi zamulić, nie wiem z czym to jest związane, bo tak normalnie aplikacje się odpalają, tutaj czasami te pełne strony działają po prostu gorzej, one się wczytują, nie daj Boże, jeszcze nam się pojawi reklama, to wtedy będzie to naprawdę słabo wyglądało. Z ekranem nie mam żadnych zastrzeżeń, on jest naprawdę bardzo jasny, w momencie kiedy wyłączymy sobie jeszcze auto, jak widzicie, kolorystyka się nie zmienia, jest naprawdę całkiem dobrze, nie wpada to w żadną dziwną poświatę. Natomiast ekran nie jest taki super jasny, na dworze czasami były jakieś tam drobne problemy, ale w większości przypadków dawał radę. Przejdźmy sobie natomiast do tego chyba co najważniejsze, do czego został stworzony ten telefon i co jest jego kluczową funkcją, a mianowicie aparat w podstawowej wersji 13 megapikseli, ten pierwszy obiektyw, robi takie zdjęcia no, podobne do Idola 4, gdzieś tam A5216, P9 Lite, chociaż wydaje mi się, że troszkę jednak odstaje od tych urządzeń minimalnie. Drugi obiektyw, który tutaj mamy, to jest obiektyw oczywiście w 120 stopni, 5 megapikseli, niestety on jest słabej jakości. Szczególnie widać to wtedy, kiedy mamy gdzieś tam takie ciężkie warunki na dworze, gdzieś dużo słońca, dużo cieni. Wtedy widać, że balans bieli niestety w tym aparacie się dość mocno gubi, po prostu kolorystyka wychodzi dziwna. Dużo gorsze są te zdjęcia, jeżeli chodzi o jakość, pokazywałem już to w pierwszych wrażeniach. Warto natomiast wspomnieć, że mamy na przykład taki fajny tryb pop-out, gdzie możemy po prostu sobie jakieś tam bąbelki dodawać, nie bąbelki, możemy rozmywać sobie i na przykład bierzemy sobie jakąś tam figurkę i chcemy zrobić sobie czegoś fajnego zdjęcie, tutaj robimy sobie po prostu ostrzymy, robimy sobie zdjęcie i teraz
tą część nam po prostu będziemy mieli w postaci takiego bąbelka, reszta będzie jakby poza tym kadrem i to jest robione drugim aparatem, więc warto o tym powiedzieć. Natomiast ciekawym rozwiązaniem jest dość to, że możemy sobie zrobić tutaj na przykład rozmyte tło, czyli to będzie takie trochę bardziej wyostrzone. Jeżeli przytrzymamy dłużej, to robimy taki w tym podstawowym trybie możemy zrobić sobie po prostu takie animowane trochę zdjęcie, czyli po prostu zrobiło się, czyli po prostu widzicie, że jest takie ruszone troszkę, tylko ta część z jednego obiektywu się rusza, więc to jest taka ciekawa sprawa, że po prostu mamy takie animowane troszkę zdjęcie tylko z jednego aparatu, drugi jest statyczny i robi tak naprawdę za tło, więc to jest bardzo ciekawe. Jak widzicie, no mamy kilka tych jakichś tam efektów, możemy sobie to włączać, wyłączać. Tu również są te ramki, no tego jest naprawdę bardzo dużo. Naprawdę aparat robi fajne fotki, szkoda, że zabrakło tego HDR-u. Ten aparat 120 stopni jest taką bardziej ciekawostką do tak, no jakby fajnego efektu, niż do tego, żeby te zdjęcia były gdzieś tam do powiększania, bo one niestety są dość słabej jakości. Mówiłem już o tym, że aplikacje no, odpalają się w miarę sprawnie, czasami coś tam się przytnie, szczególnie jeżeli jeszcze gdzieś tam się coś tam aktualizuje. W grach jest troszkę gorzej, widać tutaj delikatne klatkowanie niestety, no wydaje mi się, że matryca Full HD jest no, taka trochę za mocna, za bardzo szczegółowa jak na ten procesor, niestety widać tutaj jakieś drobne klatkowanie, chociaż no nie ma tragedii, no jesteśmy w stanie na pewno pograć sobie, ale będą spadki, jeżeli chodzi o to urządzenie. Wyniki testów syntetycznych gdzieś wam tutaj zamieszczam w międzyczasie. Natomiast sporym plusem jest to, że to urządzenie jest tylko ciepłe, nie nagrzewa się do jakichś tam ekstremalnych temperatur, więc z tyłu używania właśnie tego smartfona w dniu codziennym, jeżeli będziecie grali czy korzystali normalnie, nie będziecie mieli jakiegoś dyskomfortu związanego z temperaturami. No niestety w przypadku dźwięku nie jest zbyt fajnie, jeżeli chodzi o XCAM, mamy bardzo taki głośniczek, ledwo, niezbyt głośny, bardzo płaski, ta jakość dźwięku jest no, taka bardzo podstawowa, no, naprawdę nad niczym nie musimy się tutaj rozwodzić specjalnie, bo to nie ma szału. Podsumowując, LG XCAM to na pewno ciekawa propozycja, ale biorąc pod uwagę aparaty. Niestety nie wyszło tam wszystko idealnie, tak jak powinno. Widać tą różnicę 13 i 5 megapikseli, że te 5 megapikseli niestety nie daje rady, szczególnie gdzieś tam w ciężkich warunkach oświetleniowych. Nie mówię już w ogóle w nocy, bo to, czy wieczorem, bo to wychodzi duża mora, bardzo słabe są te zdjęcia, bardzo ciemne. No dużym brakiem jest brak HDR-u, natomiast samo urządzenie ma bardzo fajny, ciekawy pomysł na siebie, jeżeli chodzi właśnie o ten aparat i za to duże, duże brawa. Plastikowa konstrukcja, jeżeli komuś to mocno nie przeszkadza, to ten plastik nie jest najgorszej jakości. No, uważałbym ewentualnie na te wszystkie jakieś elementy, które mogą nam się tutaj porysować. Urządzenie działa całkiem sprawnie, natomiast wydaje mi się, że troszkę jest za drogie jak na konkurencję, którą mamy w tym roku, w 1200 zł gdzieś. Jest kilka urządzeń, które są no, dużo lepsze, no co prawda nie mają szerokokątnego aparatu, który jest jakby kluczem czy królem w tej recenzji powinien być. Natomiast no, pamiętajcie o tym, że ten aparat to nie jest 1:1 to samo, tylko w gorszej rozdzielczości w porównaniu do LG G5, bo brakuje tu chociażby HDR-u, a te 5 megapikseli to już jest troszkę za mało, żeby te szerokie kąty gdzieś tam przy słabych warunkach oświetleniowych wychodziły bardzo fajne. W ciągu dnia wygląda to ok, natomiast musicie pamiętać tutaj o balansie bieli. A niestety trybu profesjonalnego nie mamy w tym aparacie. Dajcie znać, co myślicie. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli wam się podobało, będzie mi miło, jeżeli to zalajkujecie. A jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!